Trysnęłaś na kamerę. Pyszne. Ale niedobre. Ohyda! Myślisz, że ktoś je to dla przyjemności? Hej wszystkim, tu Juszes. I Panato. Będziemy dzisiaj testować różne zagraniczne słodycze. Wiele z nich możecie kojarzyć, bo były one wiralowe na przykład na TikToku. Kupiliśmy to wszystko w sklepie Pop Candy, który niedawno otworzył się w Warszawie w Arkadii. I właśnie jak byliśmy na zakupach, to bardzo pomógł nam pracownik, który okazało się, że oglądał Big Brothera, oglądał moją serię na YouTubie i wiedział, że jestem weganką. Jestem weganką. Więc odesłał mnie od razu do swojej koleżanki, która pomogła nam wszystkie te rzeczy wybrać, bo od razu wiedziała, co jest wegańskie, co nie jest. Gdybyśmy sami mieli te wszystkie rzeczy przeglądać, to pewnie spędzilibyśmy w tym sklepie 2 godziny skanując wszystkie składy, a ono po prostu jak maszyna. To wegańskie, to nie. Więc mega dziękujemy i pozdrawiamy Martę, wegankę z Pop Candy. Myślę, że trzeba zrobić jakiś mocny start, a Extreme Bulldog brzmi jak mocny start. Jedliśmy już zupkę buldak i to było mocne przeżycie. Flashback. Głowa mnie aż boli od tego, jakie to jest pikantne. Ja się czuję, jakby mi ktoś rozżarzony pręt włożył do buzi. Okej, poszły pierwsze łzy. Kiedyś przez pikantne jedzenie zacząłem tracić przytomność i mam takie poczucie, że jestem blisko tego stanu. End of flashback. To natomiast są chrupki buldak i mają dużo ognia i papryczek i jest napisane 2 razy spicy, więc zobaczymy, jak to zniesiemy. Jeśli to będzie tak mocne jak zupka, to będziemy mieli mocny początek. O, to są takie chrupki. Jakie takie? Ja myślałam, że one będą w kształcie... Nie wiem czemu, ja myślałam, że one będą w kształcie takiego makaronu jak z zupki chińskiej. Pachnie? Bardzo apetycznie. Powodzenia! Są ostre! Ja lubię ostre jedzenie, już syna niekoniecznie. Ale są smaczne. Są takie też lekko słodkawe, ale mega ostre. Zazwyczaj polskie jedzenie, jak jest nawet napisane, że jest super ostre, to nie jest super ostre. A to myślę, że wiele osób może zaskoczyć. Jest ostre, ale nie aż tak ostre jak zupka. Ale ogólnie to tak się właśnie teraz czuję jak ten kurczek. A to nie jest pierwsza pozycja ostra, jaką tutaj mamy. Zobaczymy, czy to będzie najmocniejsze, najostrzejsze, czy będą ostrzejsze jeszcze dzisiaj rzeczy. No, jak się to je, to jest mega smaczne. Tylko jak już się przełknie, to potem zostaje takie palące uczucie w całej buzi, ale są bardzo smaczne. Chętnie bym je jadła sobie na co dzień, gdyby nie zostawiały aż takiego palenia, bo... A zauważyłaś, że to jest takie ostre w gardle, że czasem są usta pieką, czasem jakby buzia, a to jest takie w gardle się czuje tą ostrość. Ale też, że to jest smaczne. Czasem ostre rzeczy są po prostu turbo ostre, a to też jest smaczne i aż chce się sięgnąć po ten następny chrupek, tylko potem zostaje to palenie. W tym sklepie Pop Candy powiedziałem do tego chłopaka, że pokaż coś, co zagwarantuje mocne wrażenia. I on pokazał to. Jest mocne wrażenie, bym się zgodziła. Pozostając w temacie, możemy to sobie porównać od razu z drugimi chrupkami. To się nazywa The Devil Chips, więc jak domyślamy się, będą piekielnie ostre również. W ogóle jakie piękne opakowanie, co? To opakowanie jest takie enigmatyczne, ale wygląda jakby coś tam było super w środku. Jestem strasznie ciekaw, jak wyglądają te chipsy. O! O! No nie spodziewałabym się. Takie proste kąciki. O, i tutaj na opakowaniu mamy 1, 2, 3, 4, 5 papryczek. Na ile? Nie wiem, po prostu 5. Tam było 2 razy spicy, cokolwiek to znaczy. Tu jest 5 papryczek, czy to będzie ostrzejsze w takim razie? No to spróbujmy. Opakowanie ładniejsze. Nic nie czuję. Ale tamto było mocniejsze. Nie czuję ani smaku żadnego, ani pikanterii żadnej. Może te pierwsze makaroniki wyżarły nam kubki smakowe. Zapomniałam jeszcze podawać ceny. Te buldaki kosztowały 9,99, a te chipsy 14,99. Wiesz co, ja bym to ocenił tak, że po tych pierwszych to wypadają słabo. Oceniłbym je 2 na 10. Na przełamanie tej ostrości teraz coś słodkiego. Mamy tutaj Fluffy Stuff Cotton Candy i podobno ta wata cukrowa ma smakować jakoś zupełnie inaczej niż zwykła wata cukrowa. A to są takie lizaki z waty cukrowej? No
nie wiem, zaraz zobaczymy. Na pewno musi być w niej coś wyjątkowego, skoro jest w stanie wytrwać, wiesz, w opakowaniu. O, nie, to nie jest lizak, to jest taka kupa waty. Trochę zmyłka na opakowaniu. Trochę zmyłka. Może to jest propozycja podania, że możesz te poodrywać i wsadzić w wafla. 10,99 to jest jej cena. Sprawdźmy, czy jest tego warta. To wygląda jak jakaś stara poduszka znaleziona w starej szafie. Dobra, dobra, mi to smakuje. Patrz, jaki człowiek jest pomysłowy. Masz to po prostu cukier i z just cukru robisz taką watę. Ludzie po prostu są genialni. W swoim życiu jadłem wiele wat, ale żadna nie była tak dobra jak ta. Ona ma taki wyjątkowy smak, którego nigdy wcześniej nie zaznałem w wacie. No bo to nie jest, wiesz, sam cukier, tylko jeszcze tutaj ma jakieś barwniki, aromaty. No dobra jest, trzeba przyznać, że jest dobra. Warto dodać, że my nie jemy takich rzeczy na co dzień. Robimy to specjalnie dla was. Proszę, żeby żadne fitnessiary nie wyliczały nam kalorii i ilości spożytych cukrów i tłuszczów w tym filmie. Ja w ogóle, mnie to nie interesuje. Następna pozycja to jest Sour Patch i to są jakieś takie kuleczki, tak? Kwaśne. To są żelki. Wiesz co? W cenie 13,99 były. O, mało ich trochę. Mało. Opakowanie jest takie, a tego jest tyle. Ja biorę czerwonego. Ja biorę niebieskiego. Na zdrowie. Ja nie lubię kwaśnych rzeczy, ale... Mój w ogóle nie był kwaśny. Liczyłem na taki Sour Punch, a nie doznałem tego. No ja się cieszę, bo ja nie lubię kwaśnych. Pyszne żelki. Smak nie pokrywa się z opakowaniem. Sour Patch w ogóle nie było to sour. Ale dla mnie to jest na plus. Bardzo smaczne żelki. No ale 14 ziko za taką małą paczuszkę. Ogólnie to nic specjalnego, po prostu zwykłe żelki. Bardzo smaczne, ale nic specjalnego. Skoro czujesz niedosyt kwaśności, to myślę, że to teraz będzie dobry wybór. Brain Liquor Balls. Dobrze, że nie Balls Liquor. No, my zaraz będziemy Balls Liquorami właśnie, gdyż jest to taki cukierek w płynie, wyglądający jak kulka pod pachę. No to dawaj. Czuję się po prostu... Czuję, że coś jest nie tak, jakbym miała sobie wsadzić dezodorant na język. Jakby się lizało antyperspirant, nie? Jesteś teraz bol liquor. Smaczne to. To nie jest kwaśne. I co, jak oceniasz? Czuję się, jakbym lizał, jakbym w Rossmanie testował produkt. Intensywność smaku oceniam 1.5/10. Co? 1.5/10? Jest intensywność smaku. Tylko... Nie wiem, czy te chrupki na początku mi nie wypaliły kubków smakowych. No, ty może nie wy... Czujesz? Bardzo słabo. Nie, to słabo leci, bo język jest mokry i nie ma takiego jakby tarcia. Jak sobie zrobisz na rękę, to lepiej leci. Nasty. Jak dla mnie ten produkt się. Jakby jest to smaczne, nie jest to znowu kwaśne, dla mnie to jest na plus, ale jak ktoś by się spodziewał, że to ma być kwaśne, no to to nie było kwaśne. W sumie dla dzieci to jest spoka opcja, bo tego bardzo mało wylatuje, więc można zająć dziecko na długi czas. Tak analogicznie jak się psu daje kość, żeby go zająć na dłużej, to dziecku można dać to i dziecko będzie to lizać i lizać i lizać, za dużo się tego nie naje, a będzie zajęte. Nie wiem tylko, czy to nie budziłoby jakiejś wewnętrznej irytacji w tym dziecku, co nie jest pewnie zbyt zdrowe dla psychiki, bo jest to irytujące, że to nie wylatuje właśnie za dobrze. I że nie da się przyspieszyć tego procesu. Mhm, tak, tak. Ale ogólnie nawet ciekawy bajer. Warto spróbować. Warto spróbować, 1/10. Teraz spróbujemy sobie kultowej czekolady Mr. Beast. Głównie popularność zyskała nie przez to, że masz komu smakować jakoś niesamowicie, tylko dlatego, że jeżeli ktoś z was nie wie, Mr. Beast jest super popularnym youtuberem i zrobił konkurs, kupując tą czekoladę. Można było wygrać różne nagrody, m.in. Tesle, ale przede wszystkim 10 osób miało złote bilety i mogły przylecieć do jego fabryki czekolady i móc wygrać jego fabrykę czekolady, więc zupełnie jak takie Willy Wonka story. I recreated Willy Wonka's chocolate factory in real life. And one of these 10 people is gonna walk away with this chocolate factory. Yeah! Whoa! Wow! Yo! Welcome to my wonderful creation. Ale ostatecznie Mr. Beast dla zwycięzcy zaproponował, że zamiast tej fabryki może dostać po prostu $500,000.
No i gość kupił czekoladę i wygrał $500,000. Niesamowite, co? Okej, okay, well, there you go! This is mine! Yeah. Oh my god! Niestety już chyba nic nie można wygrać w tych czekoladach. Spóźniliśmy się, więc możemy tylko ocenić jej smak. A czekaj, jaka była cena tej czekolady? Bo wydaje mi się, że ona była jakoś głupio droga. Tak, ona była bardzo głupio droga, ponieważ kosztowała 23,99. Naprawdę? Mhm. To bardzo głupio za taką małą czekoladę. Rozumiem, gdyby można było wygrać $500,000, no to warto sobie, wiesz, kupić taką czekoladę, ale teraz jak nie ma już nic do wygrania, to głupio. Może wygramy 500,000 wyświetleń. O, na to jeszcze jest szansa, no. Jest taka jedna po prostu wielka kość. I też trochę wygląda, jakby leżała na dnie szafy obok tej poduszki. Trochę tak, ma taki nalot, nie? No ale zobaczmy, jak smakuje. Spoko czekolada. Jej smaku dodaje cena 23 zł. Zwykła czekolada, tyle że fajnie chrupie, bo ma dodatek komosy ryżowej. Jakbym nie wiedział, że to od Mr. Beasta, to bym pomyślał, że to taka czekolada, którą ktoś dostał za oddanie krwi. A to nigdy nie jest najlepszej jakości czekolada, umówmy się. No nie. Nie, no dobra, ta czekolada, ale ta cena, wiesz, nieadekwatna. Może to kwestia tego, że import jej był jakiś tam kosztowny, nie? Ale cieszę się, że miałam okazję spróbować czegoś, co wymyślił Mr. Beast. Czuję się naprawdę teraz, wiesz, że mogłam doświadczyć czegoś tak kultowego. No daje to takie poczucie niezwykłości tej czekolady. Mam wrażenie, że on jest lepszy w robieniu filmików niż czekolady. Teraz spróbujemy cukierków Jolly Rancher i spróbujemy je w dwóch wersjach. Ta druga wersja to będzie coś wyjątkowego, ale najpierw spróbujmy takich klasycznych Jolly Ranchers. Tu jest napisane keep on sucking. That's what she said. That's what he said bardziej. Ja mam arbuzowy. Mega dobry. A jaki to był kolor? Ty masz chyba wiśnie. O tak, wiśnie, no. Mój arbuzowy jest pyszny. Intensywność smaku jest taka duża, nie? Wymienimy się? Arbuz lepszy, ale wiśnia też dobra. Nie, no nie są to zwykłe cukierki. Są wyjątkowe, trzeba przyznać. Warto spróbować. Bo też, tego co kojarzę, one były trochę drogie. Teraz zaczynam rozumieć dlaczego. 24,99 kosztowały. Ej, nie ma ani jednego niebieskiego. A jak nie, no patrz, watermelon, green apple, no blue raspberry powinno być jeszcze, a nie ma takiego no, ani jednego. Nie trafiło nam się. No to oszukaństwo w takim razie. Jednego smaku brakuje, ale no dobra, to spróbujmy to jabłuszko, a winogrono. Wiesz co, ten cukierek jest tak intensywny w smaku, że jakby ktoś go wypluł na chodnik, a potem po miesiącu ktoś by go znalazł i by go jadł, to też by czuł ten smak. Green apple. Winogrono niedobre. No. Wiesz jak to trochę smakuje? Jak likwidy smakowe do papierosów. Jabłko też nie za dobre. Jabłko smakuje jak płyn do mycia naczyń. Arbuz jest przepyszny. Arbuzowe? 10/10, ale pozostałe smaki takie se. To teraz jak spróbowaliśmy, jak smakują oryginalne Jolly Ranchers, to spróbujemy jak smakują liofilizowane Jolly Ranchers. Jedliśmy już liofilizowane Skittlesy. No i było to ciekawe doświadczenie. Jakby smak Skittlesów, ale ta tekstura jest zupełnie inna, bo one są takie jakby doznały jakiejś eksplozji, że są one takie... One są jak popcorn taki, który wystrzeli. No więc jestem ciekawa, jak to myślę może być bardzo dobre w tej formie. To wygląda bardzo apetycznie, to wygląda jak takie coś, co się chce zjeść. To wygląda moim zdaniem jak bobki unicorna. Gdyby unicorny istniały, to jestem pewna, że tak wyglądałaby ich kupa. Cena tego to 35,99. Więc spróbujmy zatem, jak smakują bobki unicorna. Ale w sumie oryginalne Jolly Ranchers kosztowały 25, więc dycha więcej za taką formę. No i patrz, tu mamy te niebieskie, więc możemy zasmakować, jak w takim razie by smakował ten niebieski. A ja mam chyba arbuza albo wiśnia. Myślę, że to będzie pycha. Rozpływa się w ustach. No ja miałam te blue raspberry, ale takie sobie. To będzie chyba jabłko. To będzie w takim razie arbuz.
Ciekawe. Cukierek arbuzowy był lepszy niż to. To tak smakowało syntetycznie dziwnie. Lepsza jest struktura, ale smak jakiś taki dziwny. Może dlatego, że no takie trochę syntetyczne są te wszystkie smaki. To w takiej sypkiej formie się czuję jakbym... No nie wiem, dziwnie. Ja tak mam poczucie, że jem coś, co nie powinno być jadalne. Jakbym zjadła jakiś puder do twarzy albo coś takiego. Albo taką piankę uszczelniającą okno. Fioletowy, to jest winogrono, to może być najgorsze, bo winogrono w formie cukierka smakowało jak taka sztucznota, to jako ten taki pyłek to będzie w ogóle. Czuć jakbym zjadła kostkę do zmywarki. To takie sobie. Skittlesy liofilizowane były pyszniutkie, ale to jest takie niepokojąco dziwne. No mam wrażenie, że to lepiej wygląda niż smakuje. Bo wygląda bardzo apetycznie, jak to stało na półeczce, czekało, to nie mogłem się doczekać, aż tego spróbuję. A teraz wcale nie jestem jakiś podekscytowany tym, że to spróbowałem. Struktura tego to na pewno jest coś wyjątkowego, ale jeżeli chcielibyście spróbować jakichś takich liofilizowanych słodyczy, to zdecydowanie bardziej polecam Skittlesy. Były o wiele lepsze. Może na przebitkę zjedzmy coś teraz na słono. Tutaj mamy takie precle połamane o smaku sirilaczy. A ja mam smak jalapeno. I to są takie skruszone precle w przyprawach. Ja wiem, że zawsze jak widzę sirilaczy, to przypomina mi się taki twój film, gdzie gotowałaś coś z sirilaczą i tam był taki komentarz, gdzie mogę kupić ten sos z rywacza. Pamiętasz? To z które najpierw? Sirilacza? Może sirilacza. Tak, a wiesz, że nie mówi się sriracha, tylko chyba sriracha? Jakoś tak? No, nieważne. W Polsce się mówi sos z rivacha. Przyjemne całkiem. Ja zdecydowanie wolę takie słone przekąski niż słodkie i na przykład to mi bardziej smakuje niż ta poprzednia. Jakoś proszek o smaku sriracha nie pasuje mi to. Dziwne, dziwne, dziwne. Jakby jakaś taka stara, stęchła, zaschnięta sriracha. Ale niedobre. A może ten smak mi bardziej podejdzie, zobaczmy. No, te są ekstra. Jalapeno to jest mój smak. Jalapeno. Wychodzę teraz na hipokrytkę. Sama mówię sriracha, a nie pozwalam ci mówić jalapeno. Niech ci będzie. No i też cena tych pretzli była spoko. Przyjemna. 3,99. No to polskie przekąski są droższe niż ta amerykańska. No jest amerykańska? Tak, USA. Też przyjemnie jest takie ostre, ale takie nie wciskające w fotel, nie? W porównaniu do buldaka to lekko tylko smyra. Smyra, no. Te sos z rivacha są spoko, ale te jalapeno uważam, że są lepsze. Jalapeno. Pozostając w pikantnym motywie, mamy tutaj fasolki Jelly Belly, Flaming Five, Challenge. How hot can you handle? Bo tu jest skala, widzisz? Na dole jest skala. Mhm. I one są coraz mocniejsze. Aha. Mamy takie poziomy. Sriracha, jalapeno, cayenne, habanero, Carolina Reaper. Carolina Reaper. To co, jedziemy po kolei? No tak. Sriracha, powodzenia. Ohyda! Myślisz, że ktoś je to dla przyjemności? Wypisuję się z tego challenge'u. No co ty, musimy spróbować najmocniejszego. Nie, to nawet nie chodzi o to, że to jest ostre, to po prostu jest ohydne. To tak jakby na talerzu zostawić sos sriracha zaschnięty na tydzień i później znajdujesz ten zaschnięty talerz i sobie myślisz, o, spróbuję tego sosiku, a on jest taki obleśny, stęchły, stary i obrzydliwe to jest po prostu. Jest to obrzydliwe, ale jestem ciekaw, jak smakuje ten najmocniejszy. Może sobie wody najpierw dolej. Ja mam tutaj taki bukłak, no i podejmuję się wyzwania, a czy to jest... O, mało może być w tym A bukłaku. Zobacz, czy to jest tak, czy to jest to, czy to? Nie, to jest Cayenne, to jest Carolina Reaper. Dobra. Powodzenia! Woo! Jest ostro, ale... No... Aż trudno uwierzyć, że w jakimś żelku jest tyle ostrości, nie? Czyli jest ostry? Jest ostry, myślę, że ty byś już panikowała. Czemu tak mówisz? Ja dobrze znoszę ostre. Ja po prostu nie lubię się tak torturować, ale jak jedliśmy buldaka, to ja odniosłam to lepiej od ciebie.
Wiesz co, to jest niezły psikus, że to w takim jakby w czymś w formie słodycza jest taka ostrość, nie? Jak zacznę mdleć, to wiedz, że cię kochałem. No nie strasz mnie aż tak jest źle. No co się dzieje? Tak jakby wiesz co, czuję, że... Ale mnie... nie płaczesz, to chyba nie jest też tak źle. Nie jest to przyjemne. To jest niezły psikus na jakąś imprezkę ze znajomymi położyć to w salaterce. Ja widziałam takiego TikToka, że idą ludzie na imprezę i jakimś randomowym ludziom proponują, czy chcą żelka i mają te takie fasolki wszystkich smaków obrzydliwe i ktoś tam, wiesz, jest sobie na imprezie, bawi się, nagle bierze żelko. Dobre. A może spróbuj tego? Nie chcę. No zaraz, przetrwałem to. Dobra, mogę zjeść zieloną. To będzie jalapeno. A, jest to ostre, jasne, ale to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że to smakuje jakby miało po prostu jakąś zgniłą paprykę. No, jak tu jest napisane flaming five, to jest flaming, nie? Ale mam poczucie, że... A też była taka obrzydliwa, że miała posmak jakiejś stęchlizny takiej? Obrzydliwe to po prostu te fasolki. Wiesz co, to było takie dosyć neutralne, ale w pewnym momencie jest taka bomba ostrości, nie? Ja czuję teraz taki posmak w buzi, jakbym zjadła jakąś starą skarpetę spoconą. Obrzydliwe. Musimy zjeść coś szybko na zagryzienie tego. To też się fajnie nadaje na takiego pranka, że wsypujesz całą salaterkę słodkich i dajesz na przykład dwie kuleczki, te najostrzejsze. I jest imprezka i nagle ktoś zaczyna się dusić. Brzmi jak świetna zabawa. Brzmi tak, świetnie. Po tej ostrości i obrzydliwości myślę, że to będzie coś cudownego. Wafle Oreo Double Crunchy Vanilla. Oreo to taki kultowy produkt wegan, bo totalnie przypadkowo, najprawdopodobniej przypadkowo, Oreo właśnie są wegańskie. Jakby nie wszystkie smaki, ale te oryginalne Oreo. No i te wafelki również są wegańskie. Enjoy! Przyjemny całkiem. Dobra. Taki tam wafelek po prostu z nadzieniem o smaku Oreo. Ale spoko. Kosztowało to 10,49 za 1, 2, 3, 4, 5, za 6 takich wafelków. Szału nie ma, nie oszukujmy się. No szału nie ma, ale spoko. Spoko, bo wegańskie. Mam nadzieję, że szał będzie jednak tu, ponieważ mamy dwa wyjątkowe smaki Skittlesów. Skittlesy to też są takie słodycze, które totalnie przypadkowo tak się złożyło, że są wegańskie. I te dwa smaki, ja tutaj mam Fruity Tea, a twój jest jakiś kwiatowy, nie? A moje to kwiatowe i owocowe. Fruity Tea, Skittlesy Fruity Tea. Fruity Tea. A lubisz robić nowe smaki Skittlesów, wkładając kilka smaków do buzi? Mm-mm. Nie, pojedynczo musi być. Zostawia taki herbaciany posmak. Pyszne. Kurczę, coś mi ten smak przypomina. Smak mi przypomina jakiś słodycz z dzieciństwa, no. Może chleb z cukrem. Kurczę, moje dzieciństwo nie było w 49, tylko w 99, kochanie. A weźmy przetłumaczmy zdjęciem, jaki to ma być smak ten różowy. Bo to jest podpisane. Żółty to jest smak grejpfruta i jaśminu. Ciemnoróżowy to jest smak czarnej herbaty. Żółty to jest herbata cytrynowa. Fioletowy to jest smak zielonej herbaty z marakui. A ten różowy to jest brzoskwiniowy oląg. Ojeju. Ten ciemnoróżowy. No coś pysznego. Ja jem teraz smak czarnej herbaty i świetnie się bawię. Mhm, ja też. To jest ten ciemnoróżowy. Ale to są najpyszniejsze Skittlesy ever. Ale jeżeli będziecie mieli okazję ich próbować, to błagam was, zjedzcie tego jasnoróżowego i powiedzcie mi, czym on wam smakuje, bo ja jestem pewna, że ten dokładnie taki smak gdzieś kiedyś czułam.
w jakimś słodyczu z mojego dzieciństwa, ale no za nic nie jestem w stanie sobie przypomnieć, skąd znam ten smak. A myślę, że to chleb z cukrem. Jaki chleb z cukrem? Kochanie, ja rozumiem, że między nami jest parę lat różnicy, ale ty chyba nie powiesz mi, że tobie dzieciństwo się kojarzy z chlebem z cukrem. I Kogelmogel. Po prostu jeden smak jest lepszy od drugiego. Sztos, sztos, sztos. A ile kosztowały? 8,99. Drogo, ale wiecie co? Warto. Są przepyszne i będę po nie wracać, bo są przepyszne. I są warte 9 zł. Miejmy nadzieję, że te kwiatowe będą równie pyszne. Masz już tutaj smaki przetłumaczone? Tak. Róża, tak? Różanych winogron. Czujesz różane winogrona? Czuję taki syntetyczny smak winogron. Not good. To teraz róża z brzoskwinią. Prawie nic nie czuję. Jakiś strasznie delikatny smak. Jasny róż to będzie różane lici. Strasznie mało intensywny też tutaj jest ten smak. Może te jaśminowe będą jakieś ciekawsze. Jaśminowy to ciemny pomarańcz. To jest jaśmin i grejpfrut, tak? Bardziej czuć taki kwiatowy rzeczywiście aromat. I ten grejpfrut jest taki aromatyczny. I ten jest dobry. A jak się tak wrzuci wszystkie kolory do buzi, to powstanie nowy smak? Czy to się łączy jak kolory? Wtedy jest smak bukietu na Dzień Kobiet. Wow. Bardziej polecałabym te herbaciane. Tutaj naprawdę każdy smak był super. A te, no, warto w sumie spróbować nowych smaków z Skittlesów, ale tutaj ten jaśminowo-grejpfrutowy był tylko jakiś taki naprawdę fajny. Jak dla mnie ogólnie to najlepszą zabawką w tym całym zestawie jest ten pistolet. No i tu można włożyć nowego lizaka, jak się tego zużyje. No i zobacz, że tutaj mam swego lizaka, a ty możesz być moją fagatą. Co to znaczy? Bo chłopak fagaty to lizak. Tu i postrzelam. No i patrz, siedzisz sobie na, nic się nie dzieje, a nagle bang. To będzie coś, co ja już jadłam, ale Paweł jeszcze nie jadł. Wrzuciłam niedawno TikToka, jak razem z Dariusem próbowaliśmy tych jellyfruitów. One stały się totalnie wiralowe na TikToku, na YouTubie też. Właśnie za sprawą tego, że nigdy nie wiadomo, czy wystrzelą ci do buzi, czy może na zewnątrz. Bo to chyba prawidłowo je się tak, że tutaj się to odgryza i się wypija to po prostu, nie? No, chyba tak, tylko że to ogólnie nie jest za dobre, więc cała popularność tego polega tylko na tym, że to tak strzela, bo gdyby chodziło o sam smak, to nikt by tego nie chciał jeść, bo to nie jest za dobre. To jest po prostu, też ma taki syntetyczny smak, no ale fajnie strzela, to co? Proponuję schować tutaj ze stołu telefon. O, dobry pomysł, tak. Mi strzeliło do buzi. Najgorszy jest ten moment, czy wystrzeli ten płyn, czy wystrzelą zęby. Ale ohydna ta truskawka. Truskawka chyba najgorszy smak. No wiesz co, jeśli chodzi o smak, to chyba nawet nie ma co to oceniać, bo to jest obrzydliwe. To jest słaby start. Mango jest smaczniejsze. Ale jakiego mamy farta? Dwa do buzi nam już strzeliły. Trysnęłaś na kamerę. O ku... O! Tu. Trochę się boję, szczerze mówiąc. O nie! Zapomniałam zabrać telefon. Ale mes. To teraz owocek bliski naszemu sercu, ananasek. Miejmy nadzieję, że przyniesie nam szczęście. Tak. To chyba było moje najbardziej smut pęknięcie, tak się delikatnie wsączyło do mojej buzi. Został ostatni smak, winogronko. Jak tryska do buzi, to jest mniej sprzątania, ale jest to mniej przyjemne. To już wszystko, co mieliśmy do przetestowania w tym filmie. Masz jakiegoś ulubieńca? Moim ulubieńcem jest to.
Precelek jalapeno. Tak. Mój ulubieniec to herbaciane skittlesy. A to jest moim drugim ulubieńcem. Jeśli film się Wam podobał, to pamiętajcie proszę, żeby zostawić łapkę w górę i suba, najlepiej z dzwoneczkiem. Wpadajcie też na kanał Do Pawła, gdzie regularnie wrzucamy nasze podcasty. I ja zapraszam Was też na mojego Instagrama i TikToka. Dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia niedługo w następnym odcinku. Pa! Pa!